Witajcie, kochani. Kurczę, coś mnie tutaj strasznie słabo widać. Okej. Chyba damy radę. Dobra, słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie na live'ie. Zastanawiałam się, co w ogóle dzisiaj Wam pokazać, co zaprezentować. Dajcie znać, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać, żebym wiedziała, że na pewno jest wszystko ok, bo tu z mojej strony nie wszystko dobrze wygląda. Poczekajcie, a może... O, teraz chyba jest lepiej z widocznością, nie? Dobra, dzisiaj na live'ie przygotujemy nowy deser, który został wrzucony niedawno do przepisów Cookidoo i jest to jaglanka a la Monte. Monte to było jedno z moich ulubionych deserów, na które od lat sobie nie pozwoliłam, ale nie potrafiłam go w żaden sposób odtworzyć, bo wydawało mi się, że po prostu nie da się. I postanowiłam dzisiaj, nie robiłam tego, więc będę robiła z Wami pierwszy raz ten przepis i od razu go ocenię. Cześć Monika, fajnie, że jesteś, dajcie znać, kto mnie ogląda. Widzicie, znowu włączam się o niestandardowej godzinie, bo dzisiaj mam tyle na głowie różnych rzeczy, muszę sobie pozałatwiać, poukładać, jeszcze dziecko mam w domu, bo kaszel dopadł, no i zostaje. No ja też czaisz się na niego. No właśnie, i dlatego postanowiłam, że to jest nówka, przepis, spróbuję, zobaczę, ocenię, tym bardziej, że już próbowałam chyba dwa desery na kaszy jaglanej z Thermomixa i jeden na ciecierzycy i to był naprawdę sztos. Także szczerze pokładam spore nadzieje w tym przepisie. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Podzielę się z Wami swoimi uwagami na jego temat, oczywiście jak spróbuję. Także róbcie ze mną, po prostu, tak? A jak teraz, wiadomo, nie sądzę, żebyście robili teraz ze mną go fizycznie, ale w takim sensie bądźcie ze mną, zostańcie ze mną i działamy. Słuchajcie, tutaj pierwsze w Tymonku, co byś chciał? Chcesz coś powiedzieć? Zdrowia się odżywiać! Zdrowo się odżywiać! Jezu, moje dzieci mają przeprane mózgi już. Życie. No ale dobrze, że w tą stronę, nie? Tak sobie tłumaczę, a potem na terapii będzie. A mama mnie tutaj zdrowym odżywaniem ciągle katowała. Dobra. No dobra, słuchajcie, rozpocznij gotowanie. Jak przygotujemy się do przepisu? Kaszę trzeba przepłukać. To jest naprawdę najważniejsze. Przepłukać dobrze kaszę pod zimną i pod gorącą wodą. Bardzo dobrze, witam serdecznie. Cześć Magda, cześć Paulina, cześć Monika, cześć Ania. Fajnie, że piszecie, bardzo mi jest miło. Zawsze jak dajecie swoje komentarze, to jest mi bardzo, bardzo miło. Jak chcecie, możecie udostępnić zawsze tego live'a, być może kogoś zainspiruje. Słuchajcie, słodkości nie muszą być zawsze szkodliwe, tak? To nie jest zero-jedynkowe, że jak my zjemy coś słodkiego, to od razu pójdzie w boczki i że to jest największy grzech i tak dalej. Można się rozpieszczać, znajdując właśnie tego typu przepisy, bo tutaj praktycznie nie ma się do czego czepić. O tym składzie też będę mówić, ale to dopiero na koniec. Słucham, Tymon. Dobrze, ale nie za często. Na wakacjach też można jeść sody słodycze, najpierw w klasie. Na wakacjach też można jeść słodycze, ale najpierw w zdrowie. No właśnie, no dobrze mówi, dobrze mówi. No dobra, no i tak, na początku przepłukujemy dobrze kaszę, potem wlewamy tutaj do naczynia miksującego 800 gram mleka. U mnie poszło mleko roślinne, więc spokojnie możecie na mleku roślinnym zrobić. Dajemy opłukaną kaszę i gotujemy przez 25 minut, czyli to jest sporo. No i słuchajcie, ja mam tutaj, tu jest ta kasza. Pierwsze, co mnie zaniepokoiło, to Wam pokażę. Znaczy teraz już jest dobrze, tak? Bo kasza zdążyła zgęstnieć. Pomyślałam sobie, kurczę, jak ja to podzielę na... bo muszę odlać 1/3 część i 2/3 części zostawić. Myślę sobie, jak ja to podzielę, żeby, no właśnie, żeby, że jest takie rzadkie, tak? Było rzadkie, ale postało trochę i zrobiło się gęstsze. Zresztą kasza mocno pęcznieje z czasem, więc nawet jeśli na początku coś jest rzadkie, jak ugotujecie z kaszą jaglaną, gwarantuję Wam, że spęcznieje. I na pewno po zmiksowaniu ocenię, czy po zmiksowaniu jest odpowiednia konsystencja, taka odpowiednia właściwie dla tego deseru Monte, tak? No bo to też deser Monte to nie jest jakiś tam sztywny deser, typu jakiś
nie wiem, pana Kokta czy coś takiego, tylko właśnie to jest takie bardziej luźniejsze. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało po zmiksowaniu. Kiedy ta kasza, że tak powiem, będzie mogła jeszcze bardziej spęcznić i zrobić nam taką bardziej stałą konsystencję. Dobra, więc ja już mam to ugotowane, no nie będziemy czekać, nie będziecie ze mną czekać 25 minut na to, aż to się ugotuje bez przesady, nie? Więc teraz tak, 1/3 ugotowanej kaszy przelać do innego naczynia. Patrz wskazówka, pamiętajcie, że w przepisach tutaj we wszystkich w Thermomixie w niektórych krokach są wskazówki. Warto do nich zajrzeć, jeśli nie wiemy dokładnie, co mamy robić. Ja sobie zrobię tak, 1/3, no ale ile to jest, tak? Właściwie, no mogę na oko to przelać, ale nie chcę. Więc sobie postawię miskę, naczynie, pokrywę, na pokrywę postawię miskę i włączę sobie funkcję wagi, która pozwoli mi tą 1/3 odważyć. No, a żeby odważyć 1/3, to trzeba wiedzieć, jaka jest gramatura tego, co jest tutaj w naczyniu miksującym. Czyli po prostu dodajemy do siebie składniki 800 plus 100, no to mamy 900, 900 na 3 mamy 300. Więc 1/3 mam odważyć. Także ja sobie tutaj przeleję 300 gram tej kaszy ugotowanej. Ok. No dobra. Jeszcze, dobra. I teraz mamy taką zakładkę fajną. Możemy tutaj wejść taką zakładkę i ona nas przerzuca do tego kroku w Thermomixie, na którym właśnie skończyliśmy. 1/3 ugotowanej kaszy przelać do innego naczynia, odstawić. Dobra, więc wracamy z tą kaszą, którą mamy tutaj. Dobra. Patrzę, czy łyżki nie zostawiłam w środku, bo jak można, jak się zostawi łyżkę, się włączy na naczynie miksujące, to jest po prostu masakra. Ok, więc mamy tak, 20 gram cukru. Można, zależy jakie mleko macie, zawsze spróbujcie kaszę przed dodaniem cukru, dlatego że może okazać się, że akurat ta słodycz, mleka roślinne są różne, tak? Może być dla Was wystarczająca. Ja już robiłam montę, a la kasza jest za twarda, o. No widzisz, dzięki za uwagę. Ale na jakim mleku robiłaś? Bo mleko krowie jest... trochę daje inną konsystencję niż mleka roślinne. Mleka roślinne są bardziej rozwodnione, mają więcej wody, nie mają prawie tłuszczu i mają dużo mniej białka. W związku z tym ta kasza będzie zawsze troszeczkę inna. I dla Ciebie jest za twarda. Dobra, zobaczymy, jak wyjdzie to u mnie na mleku roślinnym. Czy też będzie taka. I słuchajcie, ja dodam nie 20 gram cukru, a 10 gram cukru. Myślę, że to będzie w 100% wystarczające. 10, nie chcę naprawdę przesypać. 1 łyżeczkę cukru waniliowego albo ekstraktu z wanilii, co macie. No nie mam ekstraktu z wanilii, dam po prostu zwykły cukier. I to też mam na uwadze, że tutaj też troszeczkę sypię tego cukru, tak? Dobra. Dalej. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Zgarnę sobie resztę tej kaszy. I tutaj na przykład, jak macie na dzióbku trochę kaszy, to ja biorę tą kopystkę, bo ona jest taka dość miękka. I... zgarniam. Dzięki temu mam czyste i też pod pokrywę mi się nie przyczepi. Dobra, zgarnę sobie na dno i będzie mi się teraz miksowało. Dobra. I zobaczcie, tutaj ustawiamy obroty 5, ale on mówi mi, jest napisane, żeby stopniowo zwiększyć obroty do 9. Więc ja stopniowo zwiększam te obroty, żeby ta kasza zmiksowała mi się na taki kujoku, nie? Jak tu wiecie, na taką lepszą konsystencję. Dobra, jeszcze 15 sekund. Myślę, który był pierwszy. No dobra, wezmę. Zrobię według przepisu, chociaż miałabym taki pomysł, żeby zrobić to odwrotnie, żeby nie mrudzić dodatkowego naczynia, tak? Bo teraz będzie przelać do innego naczynia, odstawić. I w tym momencie można by było od razu do
szklanek deserowych od razu rozlać tą część waniliową, bo to jest ta część waniliowa, zaraz Wam pokażę jej konsystencję. Można by było rozlać tą część waniliową, żeby nie brudzić dodatkowego naczynia, ale zrobimy tak, jak jest według przepisu. Wtedy, wiecie, jak, bo normalnie w przepisie jest chyba ciemna część na dole, tak jak w Monte. Już nie pamiętam, jak Monte wygląda w środku, Matko Boska. Monte chyba jest na dole ciemne, na górze jest jasne i tutaj też mamy tak zaplanowane to zrobienie, ale można to ewentualnie zrobić na odwrót. Ale zrobimy dzisiaj według przepisu, tak? Dobra. I na ten moment to jeszcze może troszeczkę zgęstnieć. Ania, daj mi znać, czy po zmiksowaniu Twoja kasza też miała taką konsystencję? Taką lejącą, czy już była twardsza? Jezu, to jest pyszne. Niam, 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 niam. O matko! Dobra, no to przeleję po prostu. Okej. Okay. Zgarnę z dzióbka i wstawiam z powrotem. Dobra, 40 gram i teraz do naczynia miksującego. Poczekajcie, czy ja dobrze robię? Dalej, przełożyć do innego naczynia, odstawić. Okej. Okay. Wrzucić pozostałą część kaszy, czyli te 300 gram, które wcześniej dawaliśmy. Dobra. I dajemy teraz 40 gram kremu czekoladowo-orzechowego a la Nutella, który robię w Thermomixie. Słuchajcie, dzisiaj go zrobiłam. Jest obłędnie pyszny. Ja go uwielbiam i naprawdę wszystkim, którym daję go w prezencie, są po prostu zachwyceni. Koniecznie musicie go zrobić. Ja już go chyba robiłam na live. Zobaczcie, i zobaczcie, jaką on ma konsystencję. No jest po prostu obłędny. Obłędny, a jest tak pyszny. I wiecie, jakie to są składniki? Tutaj i taki krem orzechowo-czekoladowy można dawać naszym dzieciom. Nie jakąś Nutellę przepakowaną tłuszczem palmowym i różnymi dodatkami, kilogramem cukru, tak, który i te wszystkie dodatki powodują i stany zapalne, rozwój cukrzycy i rozwój chorób autoimmunologicznych, które są, które powstają na podłożu zapalnym, tak? Nie potrzebują nasze dzieci tego, my też tego nie potrzebujemy. Więc naprawdę polecam Wam coś takiego. Tutaj składniki są bardzo proste, bo mamy orzechy laskowe albo migdały, czasami mieszankę orzechów. To co macie, możecie po prostu zmiksować i wrzucić. I naprawdę świetnie pasuje, bo już tak robiłam. Nawet z pistacjami robiłam i też bardzo dobrze wyszło, ale nie 100% pistacje, tak? Tylko jakiś tam dodatek pistacji był. Więc można sobie tam mieszać to. Dodatkowo macie masło. Możecie dać na przykład tłuszcz kokosowy, jeśli nie chcecie masła, aczkolwiek ja jestem zwolenniczką masła, lubię masło i będę jadła masło. Cześć Sylwia. Dalej mamy mleko roślinne, u mnie idzie. Gorzka czekolada. Widzicie? I to są właściwie wszystkie składniki. No i trochę cukru brązowego, tak? Ale to nie jest dużo. Dobra, więc ja daję teraz tą czekoladę tutaj. Mniami! Czekoladę. Dobra, masz łyżeczkę, sobie możesz oblizać. Dobra. Proszę. Nie, no musicie. To jest must have do naleśników, do bułek, do kanapek, do rogali. Możecie, czy nawet do deserów, tak jak widzicie, można wrzucić. Dobra, dalej. 20 gram czekolady deserowej, w tym przypadku idzie do mnie 80. Dajemy 20 gram czekolady. No i zakrywamy pokrywę. Zobaczcie. Wszystko jest tutaj. Słucham Cię, synu. Synu! I tak samo zwiększamy obroty. A, bo ta przepiszka jest ciepłe, ciepłe. Czekolada nam się rozpuści. Dobra. Zwiększamy stopniowo obroty do 9. Cześć Monika. Pewnie zastanawiasz się, co robimy. Jaglankę a la mokre. Niesamowity deser. Przynajmniej mam taką nadzieję.
mamy dalej. No i do czterech słoików typu twist off po 300 gram, po 300 ml rozdzielić równomiernie masę czekoladowo-orzechową, odstawić na około 10 minut do lekkiego stężenia. Dobra, mamy. Zaraz spróbuję tej masy. Ciekawi mnie, jak to smakuje. Nie jest za słodka. To jest duży plus. Więc bardzo dobra. Chociaż, wiecie co, powiem szczerze, że trochę bym cukru dodała jednak. Albo miodu chociaż. Może ta czekolada była za gorzka. Ja też nie dodaję tyle cukru, co jest do tego kremu czekoladowo-orzechowego, nie? Więc mogłoby być ciut słodsze, ale nie będę dosładzać. Położę tak. Więc przechodzimy teraz do przekładania, do słoiczków. No dobra, więc ja sobie wezmę tutaj, przygotuję tak, żebyście widzieli standardowo. Wezmę tym razem talerzyki, ręcznik papierowy. Będziecie widzieć, nie? Tak będzie widać? Będzie widać. Okej. Okay. Szklaneczka. Och, nie mam się nic do dekoracji. A, znajdę. Płatki migdałów też mogą być. Ok. Więc teraz. Już jest troszeczkę gęstsze, ale tutaj jest też ten krem czekoladowy. On był z dużo czekolady tam było. I było masło, więc on ma prawo być, ma trochę prawo zagęścić bardziej nam to. O, Jezu, jak zwykle rozlałam. Dobra. I tutaj postaram się to w miarę delikatnie położyć. No i teraz kładziemy tą drugą masę. Ta druga masa jest, troszeczkę już zaczyna gęstnieć, ona ma taką konsystencję i ciekawe, jaką będzie miała za godzinę. Zrobię zdjęcie, jak wrzucę zdjęcie, to też opiszę wszystkie moje tam uwagi, żebyście też wiedzieli na przyszłość, jak robić, nie? Okej, okay. Dla mnie jest okej konsystencja, co piszę, słyszałam, że dobre, ale nie robiłam. No to może akurat Cię zmotywuję do tego, żeby zrobić. Więc tak, też delikatnie nakładamy tą warstwę, żeby nam się to nie wymieszało jakoś tam mocno, wiecie? Żeby... Jezu Chryste, czemu ja zawsze muszę pochlapać? Chciałam, żeby to ładnie wyglądało. Ale już mam boki uwalone jedną i drugą warstwą. Dobra. Nakładamy tą warstwę. Zaraz spróbuję sobie, jak to w połączeniu smakuje. Fajnie, powiem tak, mi się podoba, jak to wygląda. Dobra. I tak, generalnie można by było na tym skończyć, tak? Żeby to tak zostawić. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie dorzuciła czegoś od siebie. Jak myślę, czy ja mam jeszcze gdzieś, o, mam mieszankę orzechów i można to zrobić. Jest pycha mojej dziewczyny, zachwycony tą jaglanką. Dziękuję Sylwia za Twój komentarz. Dobra, poczekajcie, wezmę jakiś młotek i deskę, żeby to troszeczkę pokruszyć. Bo już, słuchajcie, dwie misy mam brudne od Thermomixa, już nie będę w Thermomixie tego robić. Dobra, i teraz sobie wezmę troszeczkę tych orzechów, pokruszę. Gdyby to było zimne, to bym starła na to czekoladę gorzką. Ale z racji tego, że jest gorące, to ta czekolada mi się rozpuści, więc to jest absolutnie bez sensu. Więc teraz sobie tylko no pięknie to wygląda. Boże, jak ja lubię, jak coś jest udekorowane. Naprawdę, to jest taka, przepraszam, taka wisienka na torcie.
Dobra, jeszcze troszeczkę posypię. Tutaj też fajnie by pasowały orzechy laskowe, z których, które były użyte do zrobienia tego deseru. No ale nie mam, już skończyły mi się, użyłam je do tego kremu czekoladowego, który robiłam, więc nie mam. Ale mam też włoskie i one też mają, wiecie, ciemną skórkę, co też będzie fajnie nawiązywało do dwóch warstw, które mamy zrobione. I na wierzch możemy dać takiego migdała. No piękne jest. Uwielbiam. Teraz jest dla mnie ok. Zobaczcie. Wezmę sobie, pokażę tutaj. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. No nie patrzcie na te pochlapane te brzegi. U mnie to jest po prostu standard, nie? Że ja muszę gdzieś coś tam zaklapać. No. Dajcie znać, jak Wam się podoba taka propozycja deseru. Pamiętajcie, że możecie to schować do lodówki, możecie spakować to w mniejsze pojemniczki, spakować swoim dzieciom do szkoły, do śniadaniówki. To jest naprawdę mega wartościowy posiłek, bo mamy tutaj kaszę jaglaną. W kaszy jaglanej jest bardzo dużo wartości odżywczych. Dodatkowo działa rozgrzewająco i odkwaszająco na organizm i dostarczy wielu składników odżywczych do tego, żeby mózgi naszych dzieci mogły normalnie pracować w szkole, uczyć się, żeby dzieciom było łatwiej. Dodatkowo nie spowoduje u nich takiego, wiecie, wyrzutu cukru. Dzieci będą takie pobudzone na lekcji, przez to mogą przeszkadzać na tej lekcji, przez swoje pobudzenie, no bo jakoś trzeba spożytkować tę energię. Dzieci ją często idzie w nadpobudliwość, a potem uwagi w dzienniku, komu to potrzebne i dziecko niczego nie winne, tylko po prostu za dużo cukru dostało, tak? Do śniadaniówki od rodziców. Po co Wam to? Zobaczcie, ile konsekwencji jest nieumiejętnego komponowania śniadaniówek. My nawet o tym nie myślimy. O Jezu, to tylko lizaczek, a to tylko batonik, a to tylko to. Ale konsekwencje dawania dzieciom tylu słodyczy do szkoły są już dużo większe i sięgają troszeczkę dalej. Mogą nawet sięgać problemów z wychowaniem, w zależności od tego, jak nasze dziecko reaguje na nadmiar cukru. No moje reagują na nadmiar cukru pobudzeniem, no pewnie idzie ich opanować, więc ja dla świętego spokoju swojego psychicznego wolę im ograniczyć ilość cukru, nawet na imprezach, żeby później nie musieć, wiecie, musieć sobie radzić z konsekwencjami tego, co organizm dziecka robi z nadmiarem cukru, czyli próbuje go po prostu spalić. No, albo idzie w taką też senność, odkładanie w tkankę tłuszczową i dalej mamy brak koncentracji, bo i dziecko pobudzone za bardzo, i dziecko zmulone, nie będzie skoncentrowane na lekcji, nie będzie się uczyło, więc będzie miało z tym problem. Po co nam to? Po co? Lepiej zrobić dziecku zdrowe śniadanie, zdrowe mąte dać z kaszy jaglanej, z prawdziwych orzechów, z gorzką czekoladą, w której nie ma za dużo cukru, jest dużo kakao, a w kakao jest dużo magnezu i w orzechach jest dużo magnezu. Słuchajcie, tyle dobrego możecie dziecku dać w jednym deserze. Żaden gotowiec Wam tego nie da, gwarantuję Wam. Dlatego tak zachęcam Was. Próbujcie, testujcie i smaczcie tego i na zdrowie, po prostu. Dobra, ja kończę, bo mi się chleb piecze. Tak, chleb mi się piecze. Słuchajcie, w ogóle to chciałam Wam powiedzieć jeszcze. Chciałam Wam powiedzieć, że robię teraz znowu chleb, moja teściowa przyjeżdża, więc robię znowu chleb jogurtowy. I słuchajcie, i tym razem postanowiłam, że zrobię jeden chleb, mam oczywiście dwa naczynia z chlebem w piekarniku. I jedno naczynie piekę otwarte, a drugie piekę zamknięte, ale dałam też do piekarnika słoiczek z wodą, żeby właśnie podkręcić to przypiekanie. Dam Wam znać później, jak wyszło, jaki jest efekt i jaka jest różnica w sposobie pieczenia. Co tam jeszcze piszecie? Aha, że Sylwia, że Twoje dzieci zachwycone. Super, mam nadzieję, że moje też będą. Zaraz będę im komponować, bo to dzisiaj jest ich kolacja. Z racji tego, że zaraz ja mam i spotkanie w biurze i jeszcze urodziny mamy, więc postanowiłam, że przygotuję po prostu im jakąś dobrą kolację, bo mnie nie będzie w domu, a mąż z nimi zostanie, więc niech wszyscy mają po prostu coś pysznego. A miałam Wam... No właśnie, czemu nie przypominacie, że miałam spróbować, nie? Więc tak, zobaczę, jak ta mieszanka smakuje. Po prostu, jak sobie wezmę trochę na łyżkę tego jasnego i tego ciemnego. Gdzie jest ciemny? Tutaj.
Dobra, o, słuchajcie, i już mi się zagęszcza. Zaraz Wam pokażę, jaka się konsystencja robi po takim czasie. Bardzo dobre. I nawet z tymi 10 gramami cukru, co dałam mniej, to jest w ogóle nie słodkie. W sensie jest ciut słodkie, ale nie jest przesłodzone. Dla mnie idealne. Także super. Jak lubicie bardziej słodkie, to po prostu sobie dosłodźcie. Przecież te dodatkowe 5 gram cukru nikogo nie zabije i nie spowoduje takiego, wiecie, nie? Powodzenia. Dobra, patrzcie, jak konsystencja. Jak teraz się zagęszcza, to już jest bardziej, już troszeczkę bardziej jest gęste. To troszeczkę wystygnie, bo to jeszcze jest ciepłe. To zgęstnieje. To jest bardziej gęste, dlatego że jest tu gorzka czekolada i masło. Więc dlatego będzie ta warstwa bardziej gęsta, pewnie dlatego też jest na dole, żeby nie spadała poprzez białą na dół i żeby się nie mieszało. Dobra, kończę. Buziaki, ściskam Was bardzo serdecznie, dziękuję Wam bardzo za to, że byliście dzisiaj ze mną. Dajcie znać, czy będziecie próbować tego pysznego deseru, czy spróbujecie dać swoim dzieciom i zamieniać im lepsze, wartościowe śniadanie, żeby łatwiej im się po prostu uczyło. Buziaki, ściskam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. No, pamiętajcie, możecie mnie polecić swoim znajomym. W tym miesiącu do zakupu Thermomix jest osłona do obierania, którą jest niestety ciężko dostać, więc nowa osoba, nowy klient dostanie prezent do zakupu. Zapraszam do kontaktu ze mną. Od razu przypomnę, że każda osoba, która mnie poleci, plus osoba, która ode mnie kupi, dostaje się do mojej grupy zamkniętej, specjalnej grupy zamkniętej, która powstała tylko dla moich klientów, żeby docenić za to, że wybraliście mnie. A tam jest bardzo dużo wartości, o których nie będę teraz mówić. Ci, co są, to wiedzą. Buziaki. Pa. Pa, pa. Czekajcie, tu się wyłączę. I tu się wyłączę. Życzę jeszcze raz pięknego dnia. Pa.